Hejo, odzywam się do Was już z domu, jak widzicie. Dobra, słuchajcie, szybkim krokiem postaram się przejść przez hall. Wiem, że go wyczekujecie, ja też w sumie, bo przypomnę sobie, co kupiłam. Zaczynamy. Będzie to wszystko wymieszane, strasznie, powiem Wam tylko, że jeszcze coś zakupywałam w polskim sklepie, ale to już jest w lodówce, ale to taki standard, więc to wszystko, co się powtarza, nic tam nie było z nowości, poza, przepraszam, dwoma rzeczami, dwoma produktami kosmetycznymi. Tak go było widać. Tak go było widać. Mamy tutaj mgiełkę do ciała z Bielendy. Powiem Wam tak, widziałam ją online na stronie Rossmana i się tak czaiłam i tak nawet właśnie myślałam o niej, ale pięknie pachnie i niby jest z jakimiś olejkami, słuchajcie, ja tego nie rozumiem, to jest mgiełka do ciała, ale z olejkami, które mają też rzekomo nawilżać. Ja w takie rzeczy nie wierzę, bo jeżeli coś jest mgiełką do ciała, to nie może nas nawilżać, ale spoko. Regenerująca mgiełka do ciała z olejkiem i co tutaj mamy? Róża i frangipani. Nie wiem, czym są frangipani, nie mogę powiedzieć, nie wiem, polska rzecz, a piszą po prostu, ja nie wiem, no naprawdę dziewczyny, frangipani, co to ma być, nie wiem. Rzecz kolejna to jest Eveline, tak, po prostu Eveline, serum powiększające usta, jak żeby inaczej, nie miałam chyba tego, aczkolwiek poczekajcie, w takiej tubce coś miałam, było różowe, czyżby to jest to, co miałam w Polsce kiedyś, poczekajcie, to wam powiem. Nie, ja miałam chyba z Bielendy, bo ja miałam, pamiętam, takie bardzo różowe i to było takie w konsystencji, takie jakby było z drobinkami. Takie coś miałam? Tego chyba nie miałam. Zaraz Wam pokażę. Taka jest konsystencja. Taka bardzo przeźroczysta, ale też to jest różowe, czekajcie. Nie wiem, czy to ma też koloryzować? Nie wiem, pewnie będę zjadać. Także na długo mi to nie posłuży, ale i tak się cieszę, że to nabyłam. To są dwie rzeczy, jeżeli chodzi o kosmetyczne, chyba tak, to będzie wszystko z polskiego sklepu. Rzeczy kolejne i ja już nie pamiętam, czy to wszystko jest z Tesco, poczekajcie, niech spojrzę. Nowość, ja Wam powiem, że zawsze używam tego klasycznego Daka i teraz po prostu jest jakiś Fresh Action Gel i on jest Tropical Sunshine i pachnie, dziewczyny, pachnie przepięknie, naprawdę, jeżeli ten zapach... Super, jeżeli ten zapach się utrzyma w toalecie, to naprawdę będzie super. Limitowana edycja, więc dlatego jest, jeszcze był jeszcze jakiś jeden i był kwiatowy, ale ten był dużo, dużo fajniejszy. To jest to. Rzecz kolejna i znowu chyba limitowanka, tak, limitowane wrzucili. Ale słuchajcie, z Glade'a, no jak widzicie, skusiłam się na taki sam zapach, ale w dwóch różnych postaciach. I mamy tu Glade, limitowana edycja i to jest Volcanic Coconut Coast. Wiecie, że lubię kokosa, więc piękny, polecam Wam serdecznie, on wcale nie jest przetłaczający, wcale nie jest taki przesłodzony i wcale naprawdę nie czuć aż tak bardzo kokosem. Jest wyczuwalny kokos, ale jego jakby przebija coś, nie wiem co jeszcze, ale taki, on jest kokosowy, ale świeży, o, tak bym chciała Wam to powiedzieć. I druga rzecz to jest to takie do tych wkładów takich brązowych, dużych i to jest to samo też z Glade'a. Jeśli chodzi o ceny, to chyba było za funt 30 i na pewno była jakaś promocja, a to było chyba za funt 50, o ile się nie mylę, albo funt 15. W każdym razie obie rzeczy, oba te produkty były w promocji. Rzecz kolejna to jest rzecz, którą specjalnie szukałam na półce. Dlaczego? Dlatego, że... O, kto mi to o tym pisał? Nie wiem, czy nie Asia właśnie. Ja nie wiem, czy nie Asia albo Gosia, teraz nie pamiętam, która z Was pisała mi o tych rzekomo olejkach. Czyli to jest ta taka z Palmolive, ta seria wypuszczonych żeli pod prysznic, ale on jest z olejkami. Ten drugi mi się nie podobał, bo są dwa. Ale Wam pokazałam, bo są dwa. Dwa palce teraz. Ale piękny zapach. Bardzo fajny taki, bardzo... To jest w ogóle nieodświeżający, on jest bardzo taki zmysłowy, o, tego słowa bym użyła. Bardzo zmysłowy, taki, no taki sexy, jeżeli zapach może być sexy, to jest sexy zapach, ja nie wiem, czy mi się tak skojarzyło, ale pachnie tak romantycznie, o. Tak wygląda, ja wybrałam ten, niż ten tego drugiego nie brałam, bo mi się nie podobał najzwyczajniej. Kolejna rzecz, moje ulubione maszynki do golenia, to już wiecie, już tysiąc razy to mówiłam i zawsze wyczekuję na promocję tych maszynek. Rzecz kolejna, dziewczyny,
z tym produktem jest związana taka jakaś historia i ja nie mogę jej rozgryźć, ponieważ zakupiłam z tego Trickle Moon, czyli wróciłam właśnie do tej serii, ja już Wam mówiłam, że to znam, a mówiłam Wam to przy produktach, które dostałam w przesyłce od Asi z Niemiec. Asia mi wysłała tam dwa albo trzy chyba produkty, nie, dwa chyba, te małe produkty, to były jakieś kawowe i drugi był chyba marcepanowy czy coś takiego, albo almondowy. Ja wtedy powiedziałam, że ja już tą serię znam, bo używałam. Pamiętam teraz, już sobie przypomniałam, jedno miałam lemon cake, które uwielbiałam i drugie to było marshmallow, coś tam też uwielbiałam. I teraz znalazłam to. To jest My Mom Is. Nie wiem o jakim to jest zapachu dziewczyny, ale to co ja Wam powiem. Ja jak odkręciłam, bo ja oczywiście wiecie, freak zapachowy, ja muszę wąchać. Zabijcie mnie, ja po prostu nie mogę przypomnieć. Jest to zapach mojego dzieciństwa. Zdecydowany zapach dzieciństwa i ja za Chiny nie mogę sobie przypomnieć, co mi to przypomina. Na pewno ma to coś wspólnego z mango albo z brzoskwinią, tylko co to takiego było? Ja nie wiem. Ej, to było chyba za 2 funty? Jakoś chyba tak. Rzecz kolejna, wzięłam dwie rzeczy Tomkowi pod prysznic, tak żeby po prostu miał sobie tutaj u nas, że jeżeli będzie chciał zostać na noc czy na weekend, to po prostu, żeby nie musiał brać swoich rzeczy, ma mieć tu u siebie, znaczy u siebie, no w sumie prawie jak u siebie, ma mieć u nas tutaj swoje rzeczy, żeby czuć się właśnie jak u siebie, to chciałam powiedzieć. I tu mamy L'Oreal Men Expert Stress Resist, 48 godzin, w to nie uwierzę, niby to jest XXL Roll-On, ale zapach jest, poczekaj synek. Co jest? Zaraz będę wyciągać, dam Ci. Zapach jest przepiękny, bardzo Wam serdecznie polecam, jeżeli szukacie czegoś dla swojego mężczyzny, a szukacie czegoś takiego orzeźwiającego, odżywczego, energetyzującego, to ja Wam polecam ten właśnie zapach, to jest L'Oreal Men Expert, ja uwielbiam. To jest jakaś nowość, Stress Resist, po prostu. Nie... zakupiłam nożyczki, nie, tego już nie będę zdradzać, potrzebuję nożyczki po prostu do cięcia materiału. Tyle w temacie. Kolejna, kupiłam po prostu zapas mleka. Mleko do Tassimo, nigdy go za wiele. Ja mam bardzo dużo tych ampułek, wiecie, tych wsadów, wiecie o co chodzi, tych kawowych, więc zawsze mleko jakoś, nie wiem czemu, ale się najszybciej kończy. Tam karma, no była teraz po 5 funtów, czyli karma dla kotów. Dalej lecimy. Dalej, mamy butsa, to więc mogę zacząć od tej rzeczy. W butsie zakupiłam ten produkt, który mam w tym momencie na ustach, nie wiem czy z czego widać. Nie wiem, czego będzie w ogóle widać, bo jest tutaj ciemno. Jest naprawdę w ogóle w kuchni, tutaj jest ciemno i jestem tutaj tylko przy świetle dziennym jeszcze. A jest godzina, słuchajcie, 21. No. Co? Po prostu z Nyxa olejek do ust. Kupiłam 6 funtów. Dość dużo, ale byłam go ciekawa, więc cieszę się, że go mam. Rzecz kolejna, jaką zakupiłam. Po co to zakupiłam? Zakupiłam to po to, ponieważ potrzebna jest mi... Potrzebne było mi to. Najzwyczajniej, ponieważ ja potrzebuję... Potrzebuję tego, tej końcówki do tego mojego Tropical, bo zakupiłam go, przyszłam do domu i na pewno pamiętacie z jakiegoś hola poprzedniego, tam już wcześniejszego. Zakupiłam właśnie bez tego psikacza, nawet nie spojrzałam, dlatego kupiłam teraz suchy szampon od Batiste i taki lubię blush, także będziemy zamiennie tak... Nic się stało. Naprzemiennie używać, więc suchy szampon od Batiste. Dalej. Promocja, słuchajcie, i nie wierzyłam, że jest promocja, i to jest właśnie w Butsie na Festival Parku, przepięknie pachnący, bardzo miodowo. To zupełnie inaczej pachnie niż ten mój Nivea, który ja uwielbiam i zawsze kupuję go w Polsce. Ten Nivea olejek do kąpieli, to tutaj mamy Nivea Caring Shower Gel Love Sunshine. Nivea Sun Original Scent with Aloe Vera. Za funta. Teraz była promocja jakaś za funta. Polecam. Bardzo ładnie pachnie. Ja uwielbiam z Nivea produkty do kąpieli. Jeżeli chodzi o butsa, rzeczy ostatnie to są oczywiście patyczki do uszu, takie z tymi dwoma końcówkami, więc to jest to, chyba funta czy coś. I z szafy Collection Glam Crystals Holographic Lip Topper. Czyli coś... Taka jest nazwa tego produktu. Wygląda on... Nie czuję zapachu, czekajcie. Nie wiem, taki... Nie wiem, zobaczymy, pokażę Wam w świetle dziennym, zobaczymy. Taki w tubeczce. Chciałam jeszcze taki inny, ale były wyprzedane. Zobaczymy, więc to jest rzecz ostatnia. To chyba kosztowało, ja nie wiem, funta czy 2 funty, jakoś tak.
Kolejna, to już mówiłam podczas vloga, że moje okularki trzy pary okularków uległy zniszczeniu. Jedne są porysowane strasznie tutaj na szkiełkach, jedne mi się ostatnio w aucie właśnie, jak jechaliśmy gdzieś, złamały, te niebieskie takie, gdzieś byliśmy na weekend, więc postanowiłam sobie zakupić te okularki. A dlaczego? Dlatego, że wydawało mi się bardzo, bardzo zbliżone stylowo do tych, które miałam, te podróbki Ray-Bana z Hiszpanii, więc takie okularki zakupiłam w takim opakowaniu w River Island i cena tych okularków, słuchajcie, to 12 funtów i one jeszcze mają tutaj Sun Protect 3. Ja mam rzecz kolejną. To jest rzecz, która będzie mi do czegoś potrzebna, nic nie zdradzę. Zakupiłam po prostu bluzkę w ananasy w Primarku. Cena bluzki to 2,50, rozmiar 12. Fajna bluzka, ale to jest mi do czegoś potrzebne. I jeszcze jedna, druga, którą wzięłam, to jest taka, bardzo fajny kolor, bardzo mi się spodobał i na niej mamy napis déjà vu, ta sama sytuacja, 2,50, również jest mi do czegoś potrzebna. 5 off, jak wydasz 35, czyli tak zostawisz 3 dychy, spoko są. Dobra, czekajcie, lecimy dalej, czyli w takim razie przejdźmy do rzeczy z Peacocks i chyba tu były dwie rzeczy. Tam zakupiłam taką bluzkę, spodobała mi się bardzo, 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 bardzo i jestem przekonana, że Wam się też spodoba bardzo, 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 a przynajmniej co niektórym z Was. Wydaje mi się, że Madzi się przypodoba. No, Madzia myślę, że też ją w tym widzę. Bardzo fajna, fajny kontrast, jest biała, red lips, czerwone usta i to don't quit. No, nie będę tłumaczyć. I co tutaj mamy? Rozmiar 8, bo tylko taki był. Ona była w przecenie chyba, czy nie? Nie, nie była w przecenie. Rozmiar 8, bo chyba nie było dziesiątki. 10 funtów, niestety. 10, ale nie mogłam się oprzeć. Jest po prostu fajna. Także taka bluzeczka w Peacocksie. I druga w Peacocksie, to już jest na przecenie. Spodobał mi się najzwyczajniej kolor. Kolor jest po prostu boski. Tak, ja jeszcze nie miałam chyba i nie mam nic w tym kolorze. Zobaczcie, jak jest fajny. Bardzo twarzowy. To jest taka zieleń. Zobaczycie w świetle dziennym. Rozmiar 12, bo nie było innego rozmiaru. I ona była, tu widzę, przeceniana aż z 12, potem na 6, a z 6 na 5. Czyli ja za nią zapłaciłam 5 funtów. I co jest w niej fajnego? Słuchajcie, ona ma takie... On jest w ogóle takim prawie crop topem, aczkolwiek takim do pępka. Z tyłu ma tak fajnie wycięty tutaj dekolt. Więc będę z zamysłem ją wzięłam, z zamysłem noszenia po prostu tych takich na... jak się to nazywają? Tych nasutników taków. Ja wiecie, takich. Wiecie, o co mi chodzi. To takie naklejki na sutki, na brodawki. Także zobaczymy i tak jak mówię, 5 funtów. I dochodzimy już prawie do końca. Prawie, prawie. Jeszcze mamy coś z Superdraga i mamy coś z Primaniego. Rzeczy, jakie wzięłam, słuchajcie, wow, jak ja niewiele rzeczy wzięłam w Primarku, to jest już szok. No, ale też moje zdziwienie, słuchajcie, wzięłam takie paznokcie z Primarka i jak się wycwanili, 4 funty. Czyli jeszcze raz tyle, co zazwyczaj, bo są po 2,50, najdroższe były chyba po 3, teraz są po 4. Naprawdę są bardzo ładne, światło pewnie Wam się odbija, ale te tutaj z cyrkoniami są przepiękne. Coś takiego. Także 4 funty pazury. I wzięłam z tej serii Glitter Janki, nie wiem. Taki tak wyglądający taki błyszczyk do ust. Też zrobię Wam tego test. I słuchajcie, chyba to jest wszystko z Primarka. Aż jestem w szoku. Kupiłam oczywiście Nurofen Express w kapsułkach takich. Ja go najbardziej lubię, jeżeli chodzi o tabletki przeciwbólowe. A nam się wszystkie pokończyły, więc siłą rzeczy były nam potrzebne. Co zakupiłam? Zakupiłam rzecz, którą się jaram i będę chciała ją sprawdzić. O, dorzucili mi te znowu. To beznadziejstwo takie, no jeżeli mogę tak powiedzieć. Próbowałam to oderwać i mi się wszystko poodklejało. Beznadzieja totalna, także dobrze, że to było za free. Tu Oli wzięła sobie Milkę czekoladę. Poczekajcie, schowam ją. Dobra, lecimy dalej. Czyli kupiłam multiliner. Wysuwane, wiecie o co chodzi. I mamy tutaj takie zmienne, zamienne. Black, Nude, Lip Liner i Brown. Zobaczymy, w takiej formie, w takiej, nie wiem jaka formuła, nie wiem jak to się będzie rozprowadzać na oczach i na ustach, ale fajna forma, takie długopisy kiedyś były modne, wiecie, te takie przełączane. Także coś takiego zakupiłam, nie wiem czy to widać. Od oczywiście Revolution, I Heart albo I Love Revolution.
Rzecz kolejna, to już Wam to właśnie mówiłam dużo wcześniej, że jeżeli chodzi o rzeczy do włosów, to ja Wam polecam dokładnie ten produkt. To jest po prostu olejek suchy do włosów, przepięknie pachnący, ja go uwielbiam i ja do niego wracam już chyba, ja nie wiem, ale z 5 chyba lat. Także polecam, on jest chyba w cenie 3 albo 4 funty. Dwie rzeczy, jakie kupiłam, to jest coś nowego, jest to nowość. Na vlogu będziecie widziały, jest to również Revolution, Shafa Revolution i to są dwie pomadki. Ja wybrałam takie kolorki, teraz możecie nie widzieć w tym świetle, więc na pewno zrobię Wam testy. A nazwy tych kolorów to Prime, jeden to jest Prime, a drugi to jest, poczekajcie, Classic. Czyli Classic i Prime wylądowały w moich łapkach. Jeden to jest taki nudziakowy, a drugi to jest czerwony, szalony czerwony. Zobaczymy, jak się spisze. One były chyba po 4 funty. No, rzecz ostatnia to jest Calpol 6+. Ja bardzo lubię paracetamol. To jest po prostu syrop przeciwbólowy dla dzieci. A że ostatnio Oliwie coś pobolewało. Tu jeszcze sprawdzałam sobie ten właśnie milion. Mogę Wam pokazać, że jest właśnie ten nowy milion. W ogóle dzisiaj poczułam sobie nowe zapachy. Nawet ładny, damski i męski, jakaś, nie wiem, czy to jest limitowana seria, zaraz Wam może powiem. Nie powiem, nie ma tutaj, ale 1 Million i to się nazywa Lucky. Już nie jest złoty, tylko taki srebrno-złoty. Ładny i damski, też jest ładny, także oba są ładne, bo wąchałam. I z nowości jeszcze tylko mogę Wam powiedzieć, że właśnie spodobał mi się zapach, no ale to wciąż jest ten sam. I to jest zapach, słuchajcie... Thierry Muller, ten właśnie Fruit, czy Fruity, czy Fruit Fair. Ale niestety jest tylko w 50, jest to wersja limitowana. Nie mają 30, niestety, bo 30 bym na 30 sobie pozwoliła, ale 50 funtów, słuchajcie, za 50 ml, gdy ja jednak lubię często zmieniać zapachy, to no jednak not for me. Dobra, i to są chyba wszystkie, słuchajcie, moje... Tak, to są wszystkie moje zakupy. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że coś przykuło Waszą uwagę. Jeszcze raz jak powiem uwagę, to ja nie wiem. Także mam nadzieję, że Wam się coś tutaj jakby spodoba i że czymś Was zainspiruje. Jeżeli tak, to piszcie mi w komentarzach, czy na przykład coś kupiłyście po jakby mojej rekomendacji i dajcie mi oczywiście znać, jak się u Was ta rzecz spisuje. Jestem mega ciekawa Waszych opinii. Wszystko będę testować za chwilę i to załadować ten zapach, bo jestem mega ciekawa, jak będzie to pachniało w domu. I tyle. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że miło spędziłyście z nami, ze mną dzień, weekend. No w sumie weekend, bo już zaczęłam chyba nagrywać w czwartek albo w piątek, ja już nie pamiętam nawet. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam bardzo serdecznie, przysyłam buziaki, pa jo!